Witam Państwa serdecznie. Dziękuję za przedstawienie. Mój wykład będzie mówił o pierwiastkach właśnie i z tej ukrytej, często nieznanej dla nas rzeczy. Tutaj pod wykładem jeszcze się podpisałem w nawiasie, jako że moja żona, no, jak to się mówi, jest, dzięki niej między innymi tu jestem. Proszę Państwa, żeby była jasność sytuacji, przyjechałem tutaj prywatnie, nie jestem reprezentantem żadnej firmy tutaj, która produkuje jakieś suplementy, diagnostykę czy coś takiego. Pracuję dla ludzi charytatywnie. Proszę Państwa, jak ktoś chce ze mną się skontaktować bądź będzie chciał te informacje, które ja będę wyświetlał, żeby dostać na e-maila, to jest do mnie adres. Odpisuję po kolei. To może chwilę potrwać. Proszę Państwa, dzisiaj jest czasu bardzo mało, więc będziemy musieli troszeczkę w tempie ekspresowym przejść, jak ktoś chce szerzej trochę te informacje. Zostały nagrane w telewizji NTV, takie trzy odcinki z takimi muchomorami czerwonymi w tle, które się nazywa Zatruwanie ludzi, jak przeżyć. Można sobie tam to też obejrzeć. Ja w tych, jak ktoś do mnie napisze, przesyłam te materiały i właśnie jak to czytać, bo przesyłam z różnych źródeł, różnych osób, żeby czytać, spotykając się z różnymi opiniami, z różnymi badaniami, z różnymi, powiedziałbym, takimi obszarami wiedzy, które budują, między nimi mogą być pewne kontrowersje, że jeden mówi, że tak, drugi mówi, że nie. Proszę, polecam Państwu zostawić taki margines błędu. Kiedy zdobywamy wiedzę, którą chcemy mieć dla własnych celów, czy tam powiedzmy chcemy się zapoznać z jakimś obszarem wiedzy, czytajmy różnych ludzi i zostawmy ten margines błędu, skupiając się na obszarach wspólnych. To jest bardzo istotna sprawa, bo bardzo szybko możemy prawda, dojść do wniosku, prawda, że, no, że teraz to już nic nie wiem, bo ten mówi tak, a ten mówi tak. Jest pewien obszar wspólny. To dotyczy właściwie każdej dziedziny. Tak jak wspominałem, zresztą widać było na początku wykładu, nie jestem lekarzem, z wykształcenia jestem inżynierem, więc nie udzielam porad medycznych w rozumieniu prawnym. Mogę ewentualnie chętnie porozmawiam tam z kimś, wymienię doświadczenia. Jak to właściwie wygląda? Często mamy sytuację taką właśnie, że chorujemy czasem nie wiadomo na co. W niektórych przypadkach jest to bardzo problematyczne, gdzie jest ta przyczyna. Czy rzeczywiście natura jest złośliwa czasem, czy geny? No ktoś by mógł powiedzieć, jak dostaje informacje ze strony medycyny, że geny, no to trochę tak jakby powiedzieć to Pan Bóg ci to zrobił. Proszę Państwa, czy rzeczywiście tak jest? No ja bym powiedział, że nie, ale dojdziemy do tego. Choroby genetyczne, no właśnie, nikt nie zadaje pytania, albo bardzo mało ludzi zadaje pytanie, no dobrze, ja rozumiem, geny. Dlaczego te geny? Co je uszkodziło? Ale to już pozostanie pytanie bardzo często bez odpowiedzi. Proszę Państwa, wykład ten, który teraz robię, jest dość specyficzny, dlatego że odwołuję się trochę do tutaj no, świadectwa jakby swojego własnego. Wiem, że to jest niewiarygodne, że można było mieć aż tyle objawów. Już po pierwszej stronie jest dość tego, jest trochę więcej. Oczywiście one pojawiały się w życiu stopniowo, nie naraz. Natomiast kulminacja rzeczywiście była w 2012 roku. Ciekawostką powiem fakt, bo tu jest podany 57 kilo, dzisiaj mam 70. To znaczy, że coś jest lepiej, no i oczywiście zobaczycie Państwo w dalszym części wykładu, co dalej się z tym było. To nie koniec, to jeszcze proszę Państwa dalsze objawy. Może dla niektórych z Państwa będą niestety znajome. Już? Można? To jest jeszcze trzecia strona. Proszę Państwa, to jest niewiarygodne. To ja mogę to nazwać ten okres czasu, który zacząłem między rozpoczęciem leczenia, a jak to się mówi, wystąpieniem tych objawów, można nazwać jednym słowem. To było piekło na ziemi. Nie da się tego nazwać inaczej. A zatem, żeby dobrze zobrazować to, jak
W jaki sposób właściwie udało się to pokonać? Jak wyjść, można powiedzieć, z nadgrobu? Proszę Państwa, warto czytać książki mądrych ludzi. Ja bym tu akurat polecał jedną z książek tutaj. Ja ją troszeczkę bardziej przybliżę i pokażę dosłownie jedną stronę z tej książki, dlatego że książka doktora Józefa Kropa, Polaka, jest bardzo ważna w kwestii tego, żebyśmy zrozumieli, o co tutaj chodzi. Ona jest już dostępna, jest zresztą w materiałach, daję link, gdzie można to kupić. To jest ten człowiek, studiował, to jest lekarz oczywiście, w Krakowie studiował, potem musiał niestety do Kanady pojechać, bo troszkę był blokowany. On ma tutaj na jednej ze stron tej jego książki ma taki bardzo ciekawy rysunek, on bardzo przemawia do wyobraźni. Dlaczego? Dlatego, że często mówimy, że wczoraj zachorowałem, albo ileś, tydzień temu, miesiąc temu zachorowałem, coś się pojawiło, coś zaczęło się dziać. Proszę Państwa, bo w organizmie każdego człowieka jest taka beczka tolerancji, która ona nie jest gromadzona de facto od urodzenia. Ona jest od poczęcia. Dlaczego od poczęcia? Wiele ludzi nie wie, że przez łożysko wiele rzeczy szkodliwych też przenika i dziecko rodzi się już z pewnym bagażem. Dzisiaj wiemy w ostatnich dziesięcioleciach, jak bardzo zostało zatrute środowisko, więc ja już nie mówiąc o jedzeniu i różnych innych kwestiach, choćby nawet niektóre medykamenty, możemy niestety łatwo tą czarę goryczy, czyli właściwie tą beczkę przelać. I to, co się przelewa, dopiero to, co się przelewa, to się nazywa objawy. Tylko nam się wydaje właśnie, że w tym momencie zachorowaliśmy. Nie. Proszę Państwa, zbieraliśmy to dużo, dużo wcześniej. Nie dobrze. No właśnie. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, toksyny przenikają już w łonie matki. Organizm człowieka jest genialny. On potrafi się zaadaptować do wielu czynników, także szkodliwych. Będzie się starał tak przestawić biochemię swoją, żeby przedłużyć życie. To jest właściwie jego podstawowy cel. My dzisiaj nie rozumiemy pewnych zachowań organizmu, dlaczego tak się dzieje, czy inaczej w naszym organizmie i co na przykład pojawiają się jakieś niedobory, ale może właśnie one są może nie tyle konieczne, co właśnie mniejszym złem. Bo na przykład tak jakiś, ale o tym jeszcze powiem później, niedobór taki czy inny może spowodować, że przed czymś innym, groźniejszym będziemy lepiej chronieni. Proszę Państwa, jak to wygląda, kiedy u nas się ta tolerancja przekracza? No, najczęściej, ja nie mówię, że zawsze, ale najczęściej to idziemy tak, że idziemy do oczywiście lekarza, no i mówimy o objawach. No więc na co dostaniemy leki? Na objawy, nie? A przyczyna, no właśnie, bez zmian. To jest wielki problem dzisiaj w medycynie, bo tak naprawdę na pacjenta jest dosłownie kilka minut. Dosłownie jest kilka minut, kiedy ten lekarz ma zorientować się, jak wygląda życie tego człowieka. Nie? Bo on może przychodzi i mówi, że to, a co się dzieje dalej u tego człowieka? No tego się już nie mówi właśnie. Może tak naprawdę ten człowiek powinien zacząć od zmiany całego życia, nie? No właśnie, jak to z tymi toksynami jest? Bo pierwsza zasada toksykologiczna, o której powinniśmy się nauczyć na pamięć. Przestań się truć. Proste. A dzisiaj my bardzo często idziemy do lekarza i chcemy, żeby dał nam magiczną pigułkę na bez zmiany tego wszystkiego, co powoduje tą chorobę bardzo często. Oczywiście mam na myśli różnego rodzaju używki, ale także tryb życia, proszę Państwa. Wiele osób z nas w ogóle się nie rusza. W ogóle się nie rusza. Więc
Jednym z takich bardzo istotnych czynników, którym my pozbywamy się wielu toksyn, to jest właśnie ruch przez pocenie się, a dzisiaj wręcz produkuje się preparaty, które mają to pocenie zablokować. Także wiele substancji naturalnych w postaci przypraw można stosować, żeby uruchomić, zwiększyć wydatność wydalania tych toksyn poza organizm człowieka. No i trzeci punkt. No, człowiek, no, wiemy, że stajemy się tym, czym jemy. A zatem może jednak warto poświęcić odrobinę dłużej, żeby się zastanowić, co my tak naprawdę wchłaniamy do siebie. Proszę Państwa, no, często ludzie właśnie spotykają się z poglądem, że mówią, że nie ma sensu się zdrowo odżywiać, bo przecież wszędzie są trucizny, ale jeżeli poświęcimy troszeczkę dłużej i zobaczymy, że jednak jest różnica pomiędzy jednym a drugim produktem, ceny praktycznie tej samej, to jednak ta różnica pomiędzy ilością różnych chemikaliów w jednym i drugim produkcie, to z tym organizm nie musi już walczyć. Więc warto się troszeczkę postarać. Dlatego edukacja w zagadnieniach związanych z żywieniem jest istotna. Są osoby, które się na tym dobrze znają. Ja osobiście, no, zaczynałem tutaj też, poznałem wystąpienia. Tam na internecie są Wiem, co jem i tam informacje od pani doktor, pani profesor właściwie, Małgorzaty Kosłowskiej-Wojciechowskiej. No właśnie, kwestia, czy ona poruszała kwestię dodatków do żywności też. To ja zadam Państwu pytanie, które jest na górze. Czego brakuje żywności, że potrzebne są e-dodatki? No chyba tylko i wyłącznie zdrowego rozsądku. Powiem tylko o jednym, jak to się mówi, czyli żelazo cyjanek pytalu, czyli żelazo cyjanek potasu, antyzbieracz w soli. On jest, oczywiście jest go bardzo niewiele, to nie jest to, żeby się bardzo jakoś tak przerażać, nie moim celem jest nie straszyć. Tylko proszę Państwa, no, z różnych stron, z różnych produktów dostajemy po troszku jakiejś chemii, które w synergii już, no, tworzą to obciążenie łączne, prawda? Więc może pojedynczy składnik gdzieś tutaj krzywdy nie zrobi, ale jednak razem, no to wiemy, siła złego, nie? Antyzbieracz soli kuchennej, akurat co on robi ciekawego? On się łącząc z kwasem solnym w żołądku powoduje wydzielanie cyjanowodoru. On się pięknie wchłania, bo blokuje przenoszenie tlenu przez erytrocyty. Cyjanowodór, wie Państwo, co to? Kojarzy się coś, gdzie był wykorzystywany? Niks. No, dobrze Pani mówi, tak? W obozach koncentracyjnych. Niestety, ale to, no nie przerażajmy się, to nie jest ta skala, żeby nam zrobiło wielką krzywdę. Proszę Państwa, a propos jeszcze żywienia, tutaj coraz więcej prac się pojawia na ten temat, żywność GMO, gdzie człowiek, jak to się mówi, stwierdził, że to, co z natury, można powiedzieć, to, co Pan Bóg przygotował, jest złe, ja zrobię lepiej. No to wiecie, czyja to mowa. To nie tylko choroba Morgellonu w Stanach dobrze znana, u nas się też pojawiają te przypadki, jeszcze jest taka choroba, takiego nazywają to ropworm. Tu dr Klinghardt też wie, na ten temat robi coraz więcej badania i znalazł czynnik wspólny między chorobą Morgellonów. Chodzi generalnie, jest jakby wspólna, jest wiedza podobieństw i przyczyna jest ta sama, czyli GMO. Proszę Państwa, jednym z problemów, w którym się borykają ludzie, to jest między innymi rozrost kandyda. Często ludzie nie wiedzą, że mają jakieś problemy, jakieś zdęcia, coś tam się dzieje z jelitami i badają się, no i nagle mówią, ojej, kandyda, czy jakieś tam inne grzyby się rozrosły. No właśnie, ale co to się dzieje? Czy może to nie jest przypadek? Zobaczmy, co na ten temat ma do powiedzenia dr Klinghardt, który w swoim protokole usuwania neurotoksyn, on przewinę tylko on się dużo, dużo takich naturalnych środków stosuje, także na boreliozą się zajmuje i nie tylko. Proszę Państwa, w dziale poświęconym pleśniom, proszę Państwa, bardzo ważne zdanie napisał, że u ludzi zdrowych jest to choroba samoograniczająca się, a ludzi obniżoną odpornością, no, może ulec rozsianiu też, ale ważne jest w drugim punkcie. Proszę Państwa, że infekcja oportunistyczna, do której najczęściej jest to zdecydowana większość przypadków
że powszechna zwolenia ziele jest jakoś skutek toksyczności metali ciężkich. Mało tego, że jak już te grzyby się rozrosną, to wówczas mają, tworzą się możliwe siedlisko do bytowania dla pasożytów i często te rzeczy są połączone ze sobą, bo mogą używać właśnie żywych i martwych substratów do odżywiania się. To jest bardzo ważne, bo to by znaczyło, że może to nie jest przypadek, że jest to jakiś dopust organizmu, a właśnie, czyli pierwsze to jest zatrucie toksynami metali ciężkich, z tego wynika. Drugie, rozrost grzybów. To nie tylko kandyda oczywiście, ale najczęściej to jest. Bo dlaczego? Właśnie, bo doczytałem to też z innych źródeł, bo grzyby potrafią absorbować toksyny metali ciężkich. Dlaczego? Organizm, dlaczego mógłby się godzić na coś takiego, żeby pozwolić na rozrost grzybów? Proszę Państwa, dlatego, że toksyny metali ciężkich, o czym już wiemy z poprzedniego wykładu pana profesora, są bardzo rakotwórcze. Organizm się po prostu broni. On woli cierpieć z tytułu mykotoksyn, ale chroni się przed śmiercią, chroni się przed rakiem. Tak samo pasożyty też rozrobiono badania i okazało się, że w ciałach tych pasożytów jest ogromna ilość metali ciężkich też. Ciekawe właśnie, bo może to nie jest przypadek. Wiadomo, że są różne i organiczne i nieorganiczne, że trzeba różnego rodzaju działań. Często ludzie robią błąd, skupiają się na jakimś jednej osobie, która tutaj zajmuje się detoksykacją. Proszę Państwa, nie róbmy tego. Poznajmy wiele różnych procedur. Nie mówię, żeby wszystkie stosować, ale poznajmy różne spojrzenia na kwestie związane z usuwaniem toksyn z organizmu. Tu jeszcze jedna ważna rzecz, którą jeszcze dr Klinghardt napisał, że się zmienia zachowanie człowieka wraz ze wzrostem stężenia metali ciężkich. Na samym końcu o tym wspomniał w swoim protokole, zauważył taką wyraźną tendencję. Mianowicie o co chodzi. Proszę Państwa, chorych dotkniętych tym problemem pociąga ciemność. No to tak jak zło. Ja Państwu potem powiem dlaczego, ale widać było, że coś się zmienia, że ten człowiek dokonuje innych wyborów w swoim życiu wraz ze wzrostem obciążenia. A to już no, nie jest błaha sprawa. Zwłaszcza jeżeli ten człowiek, no, można powiedzieć, zaczyna robić wybory, które de facto w dłuższej perspektywie czasowej go niszczą. Polecam, proszę Państwa, także zapoznać się z materiałami doktora Andy'ego Cattera, już niestety nieżyjącego, a konkretnie z trzema akapitami, to znaczy zatrucie metami ciężkimi w kwestiach objawy zatrucia rtęcią, fizjologiczne efekty zatrucia rtęcią i zatrucie innymi metalami. Jeżeli Państwu się nie otworzyłby ta strona, to można do mnie napisać, to zobaczymy, co się da zrobić. No właśnie. Proszę Państwa, jedźmy dalej. Proponuję jeszcze jedną literaturę. Mianowicie, proszę Państwa, no to takie pytanie. Czy toksykologia współczesna profesora Witolda Sieńczuka, czy to jest medycyna? Mi się wydaje, że co do tego wątpliwości chyba nikt z Państwa nie ma. Posłużymy się tutaj może jedynym takim... O, spróbujmy to pokazać. Proszę Państwa, co się dzieje w organizmie człowieka, kiedy wzrasta u niego poziom stężenia ołowiu? Może przewinę to troszeczkę do góry, żeby było widać skalę. O, teraz widać. Dlaczego ta skala jest ważna? Proszę Państwa, to jest podane w mikrogramach na 100 cm sześciennych, czyli to są części milionowe grama. Jeden gram należy takiej substancji podzielić na milion i jedna część z tego to jest właśnie jeden mikrogram. 100 cm sześciennych, proszę Państwa, to jest tak troszeczkę mniej niż połowę szklanki.
Więc widzimy, że to są naprawdę niewielkie poziomy. I teraz, proszę Państwa, no, zobaczmy, co się właściwie dzieje. No, zwróćmy uwagę najpierw na dzieci. No. Co się dzieje jako pierwszy stan zaobserwowany? Proszę Państwa, upośledzenie rozwoju organizmu, wskaźniki inteligencji, słuch i wzrost. Dzisiaj widać to w pokoleniu, że wiele osób jest takiej drobnej budowy. No i też nauczyciele widzą też, co się dzieje w szkole, zwłaszcza jeżeli mówimy już dorosły człowiek, a no poziom jakby takiej aktywności umysłowej, stopnia zdolności rozwiązywania jakiejś problematyki jest dalece różny od tego, co było 10, 20, 30 lat temu. Proszę Państwa, dalej co idziemy? Zwolnienie szybkości przewodnictwa nerwowego. Bardzo ciekawy poziom, 30 mikrogramów, nadal bardzo niewiele. I pisze, że zwalnia metabolizm witaminy D. No jak to zwalnia metabolizm? A no właśnie, dopiero kiedy w materiałach doktora Katera doczytamy, że to nie jest przypadek właściwie, no można powiedzieć, że to nie jest przypadek, bo zwiększenie suplementacji witaminy D spowoduje, że też niestety będziemy wchłaniać więcej ołowiu. Więc to, że organizm przestawia się, cierpi na niedobory witaminy D, może nie być związane tylko jakby z niewystarczającą ilością w jedzeniu, tylko może po prostu jest to obrona organizmu przed tym, żeby bronić się ze zwiększeniem poziomu ołowiu rakotwórczego w naszym organizmie. Proszę Państwa, proszę mi powiedzieć taką rzecz. Czy dzieci miewają kolki jelitowe? Widzimy, że są dość wysoko, nie? Popatrzmy na dorosłych. Widzimy, ja tu zwrócę tylko na kilka rzeczy. Myślę, że zatrzymam się na jednym. Proszę Państwa, 40 mikrogramów. Czy dzisiaj ludzie mają problem z płodnością? No właśnie, jak to bada ołów? No. Okazuje się, że ludzie, którzy zaczynają, rozumieją, o co chodzi, że ołów może powodować problemy z płodnością. Nie tylko może, ale właśnie wreszcie jest to udowodnione, że powoduje. I zaczynają starać się usuwać ten organizm, z organizmu ten ołów, to się okazuje, że z czasem się udaje w wielu przypadkach. W wielu przypadkach tą płodność odzyskać. Wszystko zależy oczywiście od stanu tego no, obciążenia i po prostu, no i prawda też no, tego problemu, gdzie u danego człowieka. Proszę Państwa, jedźmy dalej. Jeszcze właśnie, ale to jeszcze nie koniec, bo ja bym tu chciał zainteresować, no właśnie, może pokażę jeszcze jedną stronę. Proszę Państwa, zobaczmy jeszcze o innym pierwiastku toksycznym, mianowicie powiedzmy tu o trochę o rtęci. Dzisiaj troszeczkę, jak to się mówi, wiemy, że mamy z tym problem, bo skażenie może być w rybach morskich i nie tylko. Natomiast widzimy przede wszystkim, w jakim obszarze są to uszkodzenia, czyli układ nerwowy, nerki, błony śluzowe, no i potem płuca, wiadomo. Natomiast proszę zwrócić uwagę, co się dzieje tutaj. Już się pojawiają zmiany w EEG, drżenia palców, bardzo niskie poziomy. Bardzo niskie poziomy, czyli bardzo niewiele trzeba tego, żeby mocno działało na neurologię człowieka. Nie mam czasu dzisiaj, żeby za bardzo się rozwodzić tutaj nad tym, jak się ratować, ale są substancje znane, może tylko wspomnę, znane w toksykologii. Proszę Państwa, jest to kwas dimerkaptopropanosulfonowy, to jest akurat środek, którym przede wszystkim stosuje się do usuwania rtęci w pierwszej kolejności. Potem kwas dimerkaptobursztynowy, czyli DMSA. Ten pierwszy to był DMPS. One się różnią tylko powinowactwem, że DMSA w pierwszej kolejności bierze się za ołów, potem za arsen, w trzeciej kolejności za rtęć. Natomiast tu jest zamiana kolejności rtęć i ołów, jeżeli chodzi o DMPS.
Dzisiaj, proszę Państwa, także ja powiem tylko jeszcze o jednym dosłownie, bo nie mamy czasu, musimy lecieć z materiałem. Środek, który często w mediach jest oczerniany, natomiast nie wiedzieć dlaczego, nie otwiera nikt toksykologii. Proszę Państwa, EDTA jest znanym środkiem na toksykologii do usuwania ołowiu, kadmu i także na przykład można go stosować też do miedzi, chociaż troszeczkę tutaj gorzej. Dlaczego się przykleja taką czarną łatkę? Nie wiem. Tego nie wiem, nie rozumiem. To jest, jak samo Państwa widzą, otwieram książkę jak najbardziej medyczną. Proszę Państwa, jedźmy dalej. O, ale się otworzył. Ciekawe, czemu tak się robi, dobra. Proszę Państwa, kolejna rzecz, kolejna książka, chociaż tutaj właściwie jest jedno zdanie takie kluczowe, wprowadzające do korelacji między różnymi pierwiastkami. Mianowicie chodzi mi tutaj o toksykologię Ernsta Muschlera i tu, proszę Państwa, pokażę może Państwu to zdanie. Nie wiem, czy będzie widoczne, ale chyba tak. Proszę Państwa, od tego momentu jony metali ciężkich denaturują białka. I co jest ważne, że między sobą, że one, te metale ciężkie, one wypierają te lżejsze z komórek. Dzisiaj mamy wielki problem z niedoborami różnych pierwiastków śladowych, tych pozytywnych. I prześcigają się ludzie z produkcji i bardzo dobrze różnych suplementów, bo to jest bardzo ważne. Ale proszę Państwa, zajmijmy się też tym, dlaczego ich nie ma. Bo jeżeli zajmiemy się tylko kwestią suplementacji, to za mało. To proszę Państwa, za mało. No właśnie. Jak to jest z tym wypieraniem, więc zobaczmy sobie coś, co podobno wszyscy znamy. Tak przynajmniej mi się wydaje. No ja też myślałem, że ja to znam. Proszę Państwa, układ okresowy pierwiastków. No i spróbujmy te słowa z toksykologii doktora Ernsta Muschlera pokazać w praktyce. Przykładowo, kiedy ludzie mają problemy z cynkiem, to muszą wiedzieć dwie rzeczy, że jest antagonizm pionowy i poziomy. To znaczy pionowy antagonizm polega na tym, spróbujmy sobie wyobrazić szklankę wody pełniutką po brzegi. Kiedy nalejemy do tej pełniutkiej szklanki soku malinowego, co się stanie? Pójdzie sok na dół, woda zostanie wyparta. Dokładnie tak to wygląda. Więc tu jest jeszcze druga rzecz, że im większa odległość w układzie okresowym, tym mniej na przykład potrzeba tego pierwiastka z dołu, żeby zrobić duże szkody na tym pierwiastku śladowym u góry. Druga rzecz, którą trzeba wiedzieć, to antagonizmy poziomy. To znaczy, to działa jak na huśtawka. Jednego nie ma, to drugi się pojawia. Natychmiast daje pole do gromadzenia się. I tak, kiedy nie ma cynku, proszę Państwa, dlaczego go nie ma? Bo może być skażenie kadmem, może być skażenie rtęcią. Jeżeli nie będzie cynku, zacznie gromadzić się miedź, która potrafi skutecznie zapchać wątrobę, potrafi no, niestety zrobić problemy w układzie żylnym, aż do choroby Wilsona włącznie. Proszę Państwa, ciekawy obszar, na przykład ten, bardzo ważny. Często dzisiaj mamy problemy z krzemem, musimy go stosować. Bardzo ważne, żebyśmy stosowali różnego rodzaju rzeczy, które nam ten krzem uzupełniają. Dlaczego? Proszę Państwa, dlatego, że jeżeli go nie będzie w organizmie, to nam się będzie gromadzić aluminium. Czyli patrząc nawiązując do toksykologii profesora Sańczuka, wiemy, że na przykład aluminium może spowodować sarkoidozę w płucach albo no, Alzheimera, nie? Więc jest bardzo, no, powiedziałbym, szkodliwy. Jak możemy sobie radzić na przykład z takim pierwiastkiem jak aluminium, żeby się pozbyć z niego organizmu? Oczywiście wiadomo, przez dodatkową wspomożenie suplementacją. To nie tylko zbieramy, tylko właśnie stosując dodatkowe suplementy, wspomagamy to wydalanie. Bo najpierw muszą Państwo wiedzieć, że jeżeli chodzi o usuwanie pierwiastków toksycznych,
To następuje w dwóch fazach. Pierwsza rzecz to musimy dobrze zmobilizować. Uwaga, wtedy czuje się człowiek gorzej. Naprawdę może być wtedy ciężko. Drugi etap dopiero to jest skuteczne wydalenie tego poza ustrój. Często ludzie lekceważą to, żeby zmaksymalizować działania wydalania tych toksyn poza organizm. Czyli myślą, że będą łykać tabletki i przełączać sobie programy w pilocie. To tak nie działa. Proszę Państwa, czyli z jednej strony na aluminium możemy działać borem, z drugiej strony krzemem. A co powoduje takie niedobory krzemu? Proszę Państwa, popatrzmy niżej. No germenu raczej dużo nie ma. Z cyną nikt się tak nie bawi. I dochodzimy do ołowiu. Przez tyle lat czteroetylek ołowiu, który pięknie się rozsiewał po polach, po organizmach, który pięknie przenika przez łożysko do płodu, powodując wiele, jak to się mówi, wad rozwojowych, no jak wiemy, że niepłodność, to ołów. Nie jest to oczywiście jedyny przykład, ale bardzo ważny. Proszę Państwa, była mowa o arsenie. Powoduje tutaj zależność pomiędzy selenem. Proszę zwrócić uwagę, antagonizm do arsenu to jest selen. Czyli dlaczego? Już nawiązując do poprzedniego wykładu. Dlaczego selen jest taki dobry? Bo antagonizuje nam z arsenem. Proszę Państwa, arsen powoduje wypieranie fosforu. Fosfor to jest jeden ze składników kości. Węglan wapnia i fosforan wapnia. Nie? Więc widzimy, że arsen może zrobić nam krzywdę w tym obszarze. Ten obszar jest bardzo ciekawy. Proszę Państwa, fluorowce. Fluor, antagonizm do tlenu. Chlor, wiemy gdzie chyba fluor, nie? Pasty do zębów, fluoryzacja i tak dalej. Ja mam wątpliwości, czy to jest takie zbawienne. Co robi, proszę Państwa, chlor w wodociągach, w rurach wodociągowych? Niszczy bakterie, wirusy, prawda? A co robi ten sam chlor, jak go spożyjemy w naszych jelitach? To samo. Jak możemy być zdrowi? Wiemy po dzisiejszych wykładach, jak niesamowite ważną rolę jest właściwy mikrobiom w układzie jelitowym. Jak możemy sobie pomóc? Uwaga, tu mogę od razu powiedzieć ostrożnie. Dlatego, że ludzie potrafią być tak obciążeni, że jak zaczną troszeczkę dawać jodu, to już się zaczyna mobilizacja niesamowita. Ale warto, dlatego że odblokujemy gospodarkę tlenem, odblokujemy gospodarkę siarką, a bez siarki nie ma naturalnego detoksu właściwie. No i oczywiście, jeżeli kwestie bromu jest jakieś obciążenie, kiedyś był dodawany w wojsku, na całe szczęście od tego postanowił z tego zrezygnować, no to wiemy, że także to miała korelacja z selenem, niestety. Proszę Państwa, jeszcze tylko powiem może o jednym obszarze, mianowicie to widać potem na badaniach. Często u ludzi widać, że ucieka sód, potas. Często wtedy zaburzając równowagę pomiędzy potasem a wapniem, pomiędzy sodem a magnezem. A za to jest odpowiedzialny, proszę Państwa, CES. Ale skąd CES? Proszę Państwa, no 86 chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Żyjemy w obszarze, który niestety dostał dość mocno tym cezem. Nam mówiono o jodzie radioaktywnym, ale tam były dwa izotopy cezu. Okres półrozpadu minął bodajże chyba 2 lata temu, ale to znaczy jest go dopiero połowę mniej. A truje nadal. Więc warto o tym pomyśleć. Dobrze. Proszę Państwa, przejdźmy dalej, bo czasu nie mamy. No właśnie, jak to jest z tymi normami? Ktoś określił, że są jakieś normy na pierwiastki toksyczne. Pamiętam, jak myśmy się zbadali z żoną i okazało się, że przyszło wynik zawartości ołowiu. I moja żona mówi, kochanie, co to znaczy ołów w normie? To znaczy, że jakby go było 0, to trzeba byłoby go suplementować? Bo chyba tak. No, proszę Państwa, pokażę Państwu
przykład jednego z badań opisanego także w toksykologii profesora Sieńczuka, mianowicie analizę pierwiastkową włosów. To akurat dotyczy mojego dziecka, któremu stwierdzono chorobę podobność genetyczną i coś Państwu pokażę. Nie wiem, czy to widać, nie widać to słupki, czy jeszcze powiększyć? Widać już, tak? Proszę Państwa, to co przed chwilą powiedziałem, tylko trzeba to umieć odczytywać. Po prawej stronie jest norma, tu mamy jeszcze taki obszar, on jest ładnie widoczny, taka chmurka jest, nie? Widać tą chmurkę, czy nie? Taki troszeczkę, prawda, inny kolor. To jest jakby, że ten słupek jest w środku normy. Natomiast to jest poziom badany u danego człowieka. To pokazuje jakby, to jest o tyle dobre badanie, że pokazuje średnią. Bo wiemy, że toksyny, po pierwsze, one niechętnie będą we włosach wychodzić, bo organizm będzie starał się je poupychać, gdzie się tylko da. Natomiast proszę Państwa, kiedy zaczyna się problem, właśnie jakieś obciążenie, to pierwsze, nie patrzymy na toksyczne, tylko patrzymy na te, które są w korelacji. Żeby zobaczyć, czy jest obciążenie cezem, patrzymy, co się dzieje z sodem, potasem. W tym przypadku widać, że te wartości kilkadziesiąt, set, a nawet tysiąc, ileś tam tysięcy procent ponad tak zwaną normę, to znaczy, że coś, ten pierwiastek po prostu ucieka. Drugą sytuacja, kiedy jest bardzo nisko. Tylko kiedy jest w obszarze tej chmurki, to jest ok. To nie znaczy, że jest go dużo właśnie, to jak ucieka. To ucieka, trzeba to o tym pamiętać. Widzimy, że no, to akurat, że jest cynk, magnez, żelazo, zaburzenia, tutaj takie rzeczy robi najczęściej rtęć. Jeżeli chodzi o poziom arsenu w organizmie, patrzymy, co się dzieje z fosforem. Im bardziej ucieka, tym bardziej obciążenie jest arsenem. Ze względu na brak czasu przejdę od razu do wartości toksycznych. Proszę Państwa, u mojego dziecka poziom ołowiu, jak widzimy, no pokaźny słupek. Skąd u dziecka, nie? Takiego przecież już nie było dawno w paliwach. To jest to, co powiedziałem. Dalej, jako pochodna zatrucia ołowiem, przez korelację z krzemem będzie się gromadziło aluminium. Ale to, proszę Państwa, pokażę Państwu jeszcze jeden bardzo ciekawy myk. Proszę Państwa, widać te cuferki, czy nie? Widać. Proszę Państwa, arsen, rtęć. To jest w ppm-ach. Nagle proszę zwrócić uwagę, że ołów jest w zmienionej skali ośmiokrotnie. Jest do góry. Czyli jakbyśmy to chcieli przyrównać do tego, to by oczywiście brakło nam tutaj sali, żeby pokazać rzeczywisty poziom porównywalny z wykresem arsenu czy rtęci. Aluminium należałoby pomnożyć 20 razy. Nie wiem, czy piętra by starczyło, no ale lepiej powiedzieć, że jest coś w normie, nie? Zmieniając skalę. Proszę Państwa, czyli widać, że da się to zmierzyć. To nie jest tak, że jest to obojętne. Lecąc już dalej szybciutko, widzimy, co się dzieje dalej. Obciążenie organizmu dotyczy nie tylko naszej wątroby, jelit, trzustki, etc. Proszę Państwa, obciążony jest także nasz najważniejszy organ, czyli mózg. Proszę Państwa, tam pod spodem jest link. Można sobie wejść na tą stronę i przeczytać dokładnie, jakie objawy są uszkodzenia kory nowej płata skroniowego. I ten proces jest bardzo powolny, my go nie czujemy. Można powiedzieć w skrócie, że czy u człowieka ta kora mózgowa, oczywiście nie będę się teraz wodził nad budową mózgu, tylko chodzi mi o to, że jest kora niska, kora ssaków i kora nowa. Ta kora nowa, dzięki niemu jesteśmy w stanie odczuwać uczucia wyższe. I to jest kolosalnie dzisiaj ważne, dlatego że w pierwszej kolejności ona dostaje. Człowiek zaczyna działać nisko, instynktowo. To ma kolosalne znaczenie dla związków. Doprowadza to do różnego rodzaju zmian zachowania, o czym pisał dr Klinghardt, i właśnie także dewiacji nawet w obszarze seksualnym. Nagle seksualność w życiu człowieka staje się, nie wiem, no, takim kamieniem milowym, ale ona za chwilę przybiera obszary no, patologiczne. No właśnie, tylko że taka
neurodegeneracja, czy my możemy powiedzieć, że nadal jesteśmy homo sapiens? Jeżeli coś takiego się dzieje i dzisiaj możemy to chyba zaobserwować, myślę, że wielu doświadczyło niestety skutki. Czy nie stajemy się czymś, co się nazywa homo corporatus, który tak już z tytułu neurodegeneracji jest obciążony, że no po prostu i kalkulatywny, że po prostu nic, tylko wynik finansowy. Główne marzenie to być, oczywiście jeszcze mieć więcej. Tylko natura mówi nie. To się nie uda. Dlaczego? Dlatego, że po takim stadium, które jest homo corporatus, niestety zmieni się w homo ledwo sapiens i homo ledwo sapiens. Niestety dalsze obciążenie organizmu po prostu powoduje, że ta beczka się w końcu przeleje. Tu jeszcze warto powiedzieć o takie badanie, bo to jest też bardzo ciekawe badanie. Szybciutko dosłownie powiem, bo zrobiono takie badanie i podtruwano część ptaków, ibisów, rtęcią i okazało się, że część tych par właśnie podtruwanych, znaczy nie par, część ptaków podtruwanych, one zaczęły nie gniazdować, zaczęły gorzej się, nie tworzyli związków, a także pojawiły się pary homoseksualne w świecie zwierząt. Pytanie, czy można to transferować na ludzi? Bardzo ważne zdanie. Proszę Państwa, w procesie odtruwania te zmiany się cofają. To bardzo ważne zdanie. Jak to wyglądało u mnie? Proszę Państwa, ja akurat korzystałem z materiałów Katera, Klinkharta, tutaj wspomogłem się doktorem Kropem i Sęczukiem, profesorem Sęczukiem. Proszę Państwa, kiedy już była suplementacja witamin, związków mineralnych, tam jeszcze aminokwasów, bo stan był mój tragiczny, zresztą widzieliście Państwo, było poprawa myślenia, samopoczucia, pomimo zatrucia toksynami. W drugim etapie, kiedy zaczynały dochodzić środki, które już są przeznaczone do usuwania metali ciężkich, to było DMSA akurat, ale to nie jest jedyne, bo tam był cały kompleks różnych dodatków jeszcze. Wysyłam to wszystko w materiałach. Proszę oczywiście nie zwracać uwagi, to nie jest panaceum. Tak to było u mnie. To było dobre dla mnie wtedy. Kwestia jakiejś emocjonalności, jakichś lęków, jakiejś depresyjności, nerwowości, chwiejności emocjonalnej. To wszystko, proszę Państwa, natychmiast ustąpiło. Kiedy zacząłem stosować dodatkowy środek, który wyciąga z głębi komórek toksyny, nagle takie rzeczy jak tachykardia, którą miałem 8 miesięcy, nadciśnienie, które się pojawiło nagle, niby nie wiadomo skąd, znikło w ciągu jednej doby. I ja w ogóle tego nie leczyłem. Ja nawet nie wiedziałem, że ja to leczę. Ja tylko usuwałem toksyny. Skutecznie. Takie te rzeczy, które tu wymieniam, po prostu one zaczęły odchodzić. Ku mojemu zdziwieniu. To było, wiedzą Państwo, to tak trudne, bo trzeba było się zacząć nauczyć żyć od nowa, nie bez tego. Nie? Byłem też na takiej konferencji międzynarodowej, która dotyczyło zaburzeń rozwojowych. I proszę Państwa, dziecko z zespołem Downy, tam chyba to dr William Shom, było pokazane. I kiedy zaczęto poddawać detoksykacji, wszyscy byli w szoku. Dziecko genetycznie uszkodzone zaczęło się rozwijać i cechy twarzy zaczęły się zmieniać. Takie charakterystyczne dla tego zespołu. No to co to znaczy? Co to znaczy, proszę Państwa? Natura mówi do nas tak naprawdę jedno kluczowe zdanie. Zabierz z organizmu to, czego być tam nie powinno, ale resztę zostaw mnie. Ja mam tylko kilkaset milionów lat doświadczenia, jak coś naprawić. Oczywiście wiadomo, że można wspomagać suplementami, które, prawda, pomagają pewne procesy przyspieszyć, to jasne. No właśnie, człowiek trochę jak, no właśnie, człowiek i jego mózg trochę jak komputer. Proszę Państwa, w komputerze są części, czyli to tak jak nasze ciało i umysł. Może być, jeżeli komputer będzie super, najnowszej generacji, ale zasilimy go nie takim prądem jak trzeba, czy będzie dobrze działał? Nie będzie. Ale jeżeli podamy mu nawet dobry prąd i tak dalej, ale od dziecka będziemy ładować takie oprogramowanie, że tam będzie dużo wirusów i tak dalej, z różnych programów spyware i tak dalej, po prostu będzie no co będzie? Będzie działał dobrze? Nie będzie. No to co to się, o czym trzeba pamiętać? A w ogóle czego tu brakuje? No bo czy człowiek to taki komputer?
No ktoś by mógł powiedzieć, no wiele osób tak funkcjonuje. Jest ciało, jest umysł, no i trzeba będzie na końcu się pożegnać z życiem, czyli śmierć. No i taki skrót można, nie? Coś takie jest, chodzi. No to czego brakuje? Brawo. Trzeba, proszę Państwa, pod kątem detoksykacji zrozumieć, że człowiek ma jeszcze, nie tak jak komputer, człowiek ma jeszcze duszę. I tam też trzeba działać, jeżeli jest taka konieczność, a jak mówił Juvenalis 2000 lat temu, w zdrowym ciele, zdrowy duch. Potem zostało to zmienione, wiemy, na inne powiedzenie. Proszę Państwa, od dziecka już, proszę Państwa, widać, że jest praca nad tymi dziećmi, żeby dzieci były coraz bardziej kalkulatywne. I tematem gier, jak widzimy, jest, jak to się widzi, postać i prawda, no co, po trupach do celu. Człowiek dorasta i co myśli, proszę Państwa, że co innego będzie robił? Człowiek, jak to się mówi, zamiast zająć się czynnym sportem, to będzie siedział i on będzie kibicem. Bądź kibicem, ale czy ty się cośkolwiek ruszasz? Proszę Państwa, zmianą tych nawyków jest tak, że trzeba się przygotować na stratę, trzeba nauczyć się stracić, bo przeważnie te rzeczy, które nas zniewalają, tak jak na przykład telewizor, no to boli. Jak człowiek przestanie, nagle wyniesie telewizor, no to nie oglądnę sobie to, tamte. Ale to minie. To minie. U mnie tak było po kilku miesiącach i nagle się okazało, że mam więcej czasu dla siebie i dla rodziny. Proszę Państwa, ja jeszcze w materiałach przesyłam taki maleńki pliczek, to jest, nazywa się Apteczka Duchowa, gdzie tam są takie wykłady, właśnie, które można powiedzieć są jak programy antywirusowe do odtruwania tego, co nam naładowano czasem od początku życia, albo czasem czego nie mieliśmy. I to jest bardzo ważne, warto posłuchać mądrych ludzi. Jak to wyglądało, proszę Państwa, ta właśnie ta część trzecia w znaczeniu duchowości w moim procesie detoksykacji. Proszę Państwa, kiedy to się oczywiście zbiegło także z dostaniem informacji, że wszystkie moje dzieci sam mają problem ze zdrowiem, prawda, w zagadnieniach genetycznych, więc można powiedzieć sobie, porozmawiałem z Panem Bogiem, ale tak z końców palców. Czy Pan Bóg się obraził? Proszę Państwa, nie. Ale w najpiękniejszy, jak tylko się dało sposób i najbardziej efektywny, dopuścił do mnie objawy, żebym ja się znalazł w tym objawowym piekle. Ale proszę Państwa, potem wyprowadził mnie za rękę, pokazując po kolei materiały. Teraz to, teraz to, teraz to. Mówiąc wprost, to nie ja. To nie ja stoję za chorobami tego świata. Sam człowiek z tytułu różnego rodzaju złych rzeczy sprowadził to na siebie. Czy to był przypadek, że pierwszy stopień od uzdrowienia miałem w Adwent, a drugi dzień świąt wielkanocnych? Może. Tylko co mnie tak naprawdę, co to znaczy? Może jednak trzeba powalczyć też z innego rodzaju toksynami. Takie, które są na tym, tymi pierwiastkami duchowymi. Proszę Państwa, ale od czego zacząć? Kiedyś matce Teresy zadano pytanie, jak zmienić świat na lepszy. Ona powiedziała, to proste. Ja zmienię siebie, by być lepszą. Pan zmieni siebie, by być lepszym. I świat będzie lepszy. Zacznijmy, proszę Państwa, od siebie. Podstawowy podręcznik do tej detoksykacji duchowej, to jakbym powiedział, no Pismo Święte. No tutaj kiedyś napotkałem na słowa świętego Hieronima, który powiedział, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. No mocno mnie to uderzyło. Więc postanowiłem nadrobić te zaległości. Jak rozpoznać te toksyny na tym trzecim obszarze? Proszę Państwa, to też są cytat z właśnie wspomnianej książki. Jeżeli ktoś zauważył takie rzeczy u siebie, no to znaczy, że praca jest jak najbardziej wskazana. Pierwiastki z kolei duchowe, które są pożądane, są wymienione tutaj. Proszę Państwa, kończąc mój wykład, mam takie marzenie, jak to się mówi, o tym, że kiedyś może powstanie takie centrum detoksykacji. Na końcu jeszcze postanowiłem, że powiem Państwu taki wierszyk. To tak naprawdę są życzenia na Boże Narodzenie, ale to jeszcze nie jest ten czas. Ale właściwie można powiedzieć, że niemal każdy moment roku jest dobry na to, żeby, można powiedzieć, przeżyć pewnego rodzaju wigilię. Wigilię spotkania z Panem Bogiem. A wiersz, chociaż świąteczny, brzmi tak. Już Wigilia, zatem święta, już rodzina uśmiechnięta, już bez sporów, alienacji, siądźmy wspólnie do kolacji.
Potem niby to ukradkiem połamiemy się opłatkiem i wśród śpiewów kolęd brzmienia oczekujmy narodzenia. Wnet Pan Jezus nam się zrodzi, ludzi z grzechów oswobodzi, wskaże drogę, by bliźniego kochać jak siebie samego. Wtedy piękny sen się ziści, ludzie będą bez zawiści, za to w szczęściu i radości, mając w sercach cud miłości. Ci, co w sercu miłość mają, swej nagrody niech czekają. Pan Bóg dla nich wkrótce sprawi, że ich plany błogosławi. Zatem szczęścia w nowym roku, rankiem za dnia i o zmroku. I niech trzyma was się zdrowie. Szczerze życzą Zarębowie. Dziękuję.